16 lipca, niedziela, analiza weekendowa indeksów giełdowych. Rozpoczynamy oczywiście od indeksu WIG20, który ten tydzień zakończył wyrysowaniem dużej białej świecy z osiągnięciem nowego szczytu w całej tendencji wzrostowej i to zarówno w cenach maksymalnych, jak i w cenach zamknięcia. Równocześnie trzeba sobie powiedzieć też jasno, że jest to ruch wzrostowy, który doprowadził nas do oczekiwanej strefy oporu, strefy dość wyraźnej, czy powiedziałbym nawet bardzo wyraźnej, strefy oporu, połączonej z zniesieniem zewnętrznym 161,8% tej tutaj korekty, jaka miała miejsce po środku. No i dojściem też do linii trendu, jaką możemy tutaj wyrysować, chwytając szczyt i szczyt pierwszej korekty. A więc patrząc od strony świecowej, patrząc od strony tej tendencji, no mamy na razie po prostu cały czas wskazania na dalszą możliwość kontynuacji wzrostu. Pamiętajmy, że strefa jest, ale również następna, kolejna strefa jest jakieś 200 punktów wyżej. Po drodze jeszcze ewentualnie górne ograniczenie kanału, także są opory, które można dalej atakować. No, tym niemniej jednak no, warto zwrócić uwagę na to, co tu się zadzieje, w jaki sposób rynek się zachowa w obecnych okolicach, no bo opór jest to dość wyraźny. Ja tu jeszcze miałem, ale nie widzę, więc może na nowo spróbuję zrobić. Takie delikatne wyrysowanie zakresu 1 do 1, to znaczy się równości tej pierwszej tu fali wzrostowej i potem tej, w której obecnie jesteśmy po tej tutaj największej korekcie. No jak widzimy, tutaj gdzieś przy górnym ograniczeniu kanału wychodzi nam zakres, to w tej chwili jest gdzieś poziom około 2250, o czym też już raz wspominałem, że nawet i nie raz, że no, ta przestrzeń do tego miejsca jest tutaj otwarta. Na ten moment widzimy, że rynek jest w stanie dalej kontynuować wzrosty, a co najmniej na to na to wskazują nam świece, więc no, nie ma co zaklinać. Natomiast trzeba też zwrócić z drugiej strony uwagę, że cały wzrost po tej korekcie, czyli która była równa tutaj tej, mamy wzrost, który no, gdzieś powiedzmy, bo nie będziemy tego dokładnie ani rozpisywać, ani tworzyć, bo to nie ma też najmniejszego sensu. No, możemy sobie powiedzieć, że gdzieś tutaj też jesteśmy w obszarze, w którym mamy wyrysowany jak gdyby, no, powiedzmy, cały bądź niemal cały impuls. Mówię cały bądź niemal cały, dlatego że no tu jest wyraźnie fala trzecia i teraz pytanie, czy ta mała szpulka tutaj była falą czwartą i teraz mamy falę piątą, która powiedzmy no, mogła się nawet już zakończyć, ale jeszcze nawet może być dalej do góry, czy ta szpulka plus ten cień tworzy nam jak gdyby taki układ korekty czwartej fali pędzącej i wyjście do góry. Ja powiem szczerze, że gdy jest pisane to jest na wykresie godzinowym, skłonny jestem powiedzieć, że gdzieś jesteśmy po zakończeniu fali trzeciej w tym całym swingu, jest teraz czwarta się dzieje i jak naj jeszcze duże, znaczy jest duże prawdopodobieństwo pójścia dalej fali piątej. Dlaczego o tym wspominam? Bo to nie oznacza zakończenia całego trendu wzrostowego, całej tendencji wzrostowej. Tutaj, żeby zakończyć, móc zacząć myśleć o zakończeniu tego trendu wzrostowego, musimy wejść w spadek, który okaże się nie tylko korektą tego swingu, ale będzie ruchem wybijającym nam poziom tutaj 2000 punktów, tutaj tej strefy, tego dołka. Więc
Z tego tytułu patrząc, to w żaden sposób nie możemy mówić, że tutaj, nawet jeżeli dojdziemy wyżej, czy tutaj w tym miejscu gdzieś rynek zawróci, to już mocne wskazania na koniec trendu. Może jakieś wskazania można brać pod uwagę, ale tak jak powiedziałem, no, to będzie tylko i wyłącznie na razie fakt, że w krótkim terminie możemy wejść w jakąś korektę tego całego swingu, ale właśnie ten element, który tutaj wskazuje, że no gdzieś tutaj kończy się powoli nam zakres tego impulsu, powiedziałbym, no co najmniej falowo, tak nawet na tych niższych interwałach rozrysowując, widać, że tutaj gdzieś się kończy ten, może kończy się ten impuls. Zresztą, no patrząc tak praktycznie, no mamy tutaj małe świece, czyli jakaś tam fala pierwsza, potem jest ta duża trzecia fala, zresztą tutaj na największym obrocie, no to jest typowy objaw, że to jest fala trzecia. No i tu pytanie, czy tu, tak jak mówię, to zawsze jest wątpliwość, czy jest jakaś czwarta, piąta w tej trzeciej, teraz czwarta i jeszcze piąta. Tu nie ma znaczenia. Tu po prostu to, co dla mnie jest najważniejsze, to jest to, że jest dla podejmowania decyzji inwestycyjnych jest w tym momencie ryzyko jakiegoś, nie wiem, stawiania na wzrost. Oczywiście nie mówię tu o jakichś tam scalpingach, czy nawet typowym day tradingu, ale w takiej perspektywie kilku dni czy tygodni to jest tu w tej chwili niewątpliwie, no bym powiedział, właściwie szlaban na takie zajmowanie pozycji. Tak powinno być, bo oczywiście zaryzykować nikomu nikt nie zabroni. Natomiast no, praktycznie widać, że tutaj gdzieś możemy docierać do końca tego całego swingu i co najmniej czekać nas będzie jakaś korekta. Z drugiej strony, tak jak na wykresie tygodniowym było widać, że jesteśmy po dojściu do linii trendu, no to tutaj przyglądając się dokładniej linia trendu, jeśli chodzi o ten wykres dzienny, to widzimy, że jesteśmy nad, czyli tutaj ta linia trendu została wybita, jak gdyby. Oczywiście wybicie linii trendu też nie jest jakimś wzorcowym sygnałem, ale no to jest też również taki element, który pokazuje, że jeżeli połączymy właśnie tę możliwość wykańczania się impulsu z tym wybiciem delikatnym linii trendu, to może być się okazać za chwilę, że rynek jednak po jeszcze jakimś tam małym ruchu cofnie się i będzie z powrotem poniżej tej linii trendu. Kolejny indeks to indeks WIG-u. Ten wyraźne wybicie poprzedniego szczytu, ale tu jak wiemy, ten rynek jest mocniejszy. No i chciałoby się powiedzieć, że patrząc na wykres tego indeksu, no tu aż się prosi, żeby ta cena co najmniej jeszcze zrobiła jakiś ruch do góry, właśnie tutaj do połączenia tego górnego ograniczenia plus tej takiej strefy, bym powiedział, nazwałbym ją na koronę. Co najmniej tutaj mówię co najmniej, bo pamiętajmy, że do tej pory ten spadek, który miał tutaj miejsce, on tak naprawdę jest trójką. To nie jest impuls, to jest raczej trójka. W związku z tym, jak najbardziej w całym tu ruchu wzrostowym możemy zmierzać do osiągnięcia nowego szczytu. Natomiast ze względu na to, co tutaj się do tej pory wyrysowało, jak to, no to tu możemy dostrzegać ewentualne miejsce do jakichś prób zmiany tego kierunku. Ale patrząc z tego strony właśnie tych stref poruszania się ceny w trendzie, no to chciałoby się powiedzieć, że tu jeszcze jest to miejsce do pokonania. Pytanie, bo może zostać pokonane poprzez jeden tydzień, dwa, trzy, nikt temu nie zabroni wejścia w korektę, tak? Utworzenia znowu jakiejś takiej ala korekty pędzącej tutaj na bazie korekta, swing wybijający, korekta i dopiero potem to sprzyja nawet ku temu czas, bo mamy wakacje, więc tu może się coś zadziać. Pamiętajmy również, że no, mamy silny wzrost, można powiedzieć, w tym okresie wakacyjnym, ok, w porządku, ale mamy też bardzo, znaczy bardzo, no, ale no, wyraźnie niższe obroty, tak? Czyli to wszystko dzieje się przy pewnym jakimś no, wolnym dość sporej ilości graczy, inwestorów. Patrząc na wykres dzienny indeksu WIG, tutaj, no, właściwie nic dodać, nic ująć. No, to samo. No widzimy, że do tego takiego kanału, w którym się porusza tutaj cena, no jeszcze jest trochę miejsca. Natomiast wykres ten sugeruje, że mamy tutaj do czynienia no, z jakąś według mnie końcówką swingu tu od tego miejsca, czyli po tej korekcie swingi. Teraz co najmniej no, wejście w jakąś korektę. Pytanie tylko właśnie,
czy rynek jeszcze tutaj dobije, bo tu jeszcze kawałek przestrzeni jest, czy nie, no nie wiem, ale to znaczy tak, że nie ma na pewno, żeby nie wiem, no nazwijmy to w cudzysłowie, grać na spadki w takim większym wydaniu, bo trend jest dalej wzrostowy, tu po prostu trzeba spokojnie zaczekać na jakieś sygnały, no bo to jest łapanie szczytów, które ma rzadko kiedy popłaca. Natomiast w drugą stronę, no wydaje mi się, że jesteśmy już w takiej fazie, że tak jak powiedziałem, no z wyjątkiem takiego scalpingu, ewentualnie day tradingu typowego, no to tutaj o pozycjach na wzrosty nie za bardzo jest też miejsce, aby myśleć. No kolejny indeks to Envig. Na Envigu mamy również w tym tygodniu dużą wreszcie białą świecę, która prowadzi nas do strefy, o której już mówiliśmy jednokrotnie, czyli tutaj tego rejonu 5300. Strefa oporu, jak widzimy, tutaj też do niej niedaleko brakuje, ale powiedzmy sobie szczerze, że mamy tutaj jakąś inną tendencję wzrostową i no, oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby rynek szedł do kolejnej ważnej strefy, jaką jest tutaj strefa tego szczytu pierwszej znaczącej korekty po pierwszym spadku, tak? A więc tu jak gdyby no taką dalej jesteśmy we wzrostach, dalej wszystko dobrze pokazuje, tylko musimy sobie też zdawać sprawę z tego, że poprzez utworzenie dużej świecy to zawsze jest to statystyczne ryzyko największe tego wejścia, co najmniej albo w postój jakiś, albo właśnie w korektę, albo nawet i faza taka no końcowa, tak, że tego wzrostu. No, tak się charakteryzuje. Teraz tu jak weźmiemy jeszcze pod uwagę cały wzrost, no to też widzimy, że to ma małe jakieś wskazania na impuls w tej chwili, więc w tej chwili mamy tutaj, bym powiedział, jakąś, nazwijmy to falę A, falę B pędzącą, falę C w tym wydaniu, ale to też nie przeszkadza, nawet jeżeli tak jest faktycznie, to też nie przeszkadza do tego, aby patrzeć jeszcze dalej w górę, z tym, że znowu w dłuższym wymiarze, no jest to już dość poważne ryzyko, no bez żadnej jakiejś korekty, chociażby retestującej tutaj tą strefę na 5000 punktów, no ryzykowanie z graniem na wzrost w jakimś nieco dłuższym terminie niż właśnie taki przedział dzienny czy no dzień dwa, no to jest obarczony dużym ryzykiem. Patrząc na wykres dzienny, no to tutaj chciałoby się powiedzieć, że jest też wyraźnie widocznie, że mamy końcówkę jakiegoś impulsu, z tym, że patrząc od strony tej dłuższej, po tej korekcie pędzącej, mamy wyraźnie falę pierwszą, mamy falę drugą. Najprawdopodobniej, tak mi się wydaje w każdym razie, tu jest końcówka fali trzeciej, czyli tu jak gdyby jest jeszcze szansa na to, że po jakiejś takiej no, korekcie, powiedzmy gdzieś tego przekroju, jeszcze jedno wyjście do góry jak najbardziej może mieć miejsce, bo pytanie, obojętnie czy tu jest teraz pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, czy tu jest pierwsza, druga, jakaś taka, nazwijmy, pędząca, trzecia, to wychodzi na to, że tu jeszcze powinno być jakaś korekta, po której jeszcze wyjście na szczyt. Natomiast też nie mamy żadnej pewności, że to już jest na pewno nawet tego, obojętnie jak tu rozpatrzymy ten impuls swing, że to jest koniec tego wzrostu, że tu jest ta fala piąta i to już się skończyło. Nawet jeżeli jest, bo najprawdopodobniej to jest fala piąta tego jakiegoś tutaj swingu, no to i tak jeszcze może być jakaś jej kontynuacja właśnie tu w kierunku strefy, tak? No i kolejny indeks ESWiG. ESWiG no wreszcie zrobił to, co miał zrobić, czyli osiągnął nowy szczyt. Tutaj wybił ten szczyt z 2021 roku, który równocześnie tutaj zwiększy zakres notowań na nasz wykres miesięczny, żebyśmy widzieli, osiągnął nowy historyczny szczyt, tak? ESWiG osiągnął nowy historyczny szczyt. Jest wybity zarówno ten z 2007 i ten z 2022. No i teraz, jak to by powiedzieć? Od strony pozytywnej, no to tu powinniśmy mieć kontynuację. Powinniśmy mieć kontynuację i to dość wyraźną, po to, aby potem zrobić ewentualną korektę i iść dalej do góry. Natomiast patrząc dokładniej
na zakres tego wzrostu. Niejednokrotnie wspominałem, że tu no, jest to, wygląda jakby jakbyś była pierwsza, druga, trzecia, czwarta i tu teraz piąta, a więc pełen impuls. A skoro jest pełen impuls i teraz tutaj jest to wybicie, no to najgorszym, co chyba by mogłoby spotkać, to no, dość szybki powrót poniżej tej strefy 2020-2000 punktów, no bo to by było powrót, tak jak przed chwilą pokazywałem, pod tą strefę szczytów, no i raczej to niczym dobrym by nie było. Co najmniej mówię tu o charakterze no, potężnej, no ale pokaźnej korekty, chociażby pokaźnej korekty tego tutaj ostatniego wzrostu, na co musimy być gotowi z racji tego, że mamy tu ewidentnie układ, który przypomina nam już pełen impuls. Więc wydaje mi się, że potencjał do wzrostu no, jest tutaj dość ograniczony w tym sensie takim, że pełna piątka, która wybija nam tą strefę, więc pora chociażby na korektę, więc tu z tego tytułu ograniczony. Teraz patrząc na wykres od strony dziennej, no to tutaj możemy powiedzieć, że no jak to nie spojrzeć, no to bliżej nam do tego, że od tego miejsca, od tej korekty jesteśmy w fali trzeciej, czyli gdzieś jeszcze czwarta, jeszcze piąta, czyli jeszcze jakiś tam potencjał do jakiegoś tam wzrostu jest. A teraz pytanie, jak to się tutaj dalej będzie rozbudowywało, no tego nie wiemy. Natomiast no, możemy być świadomi tego, że na ten moment, dopóki nie wybijemy tutaj tej strefy na 21 100 gdzieś mniej więcej, no to mamy ten wzrost i nawet jeżeli przyjdzie nam jakiś ruch spadkowy, to on będzie nawet w tych krótkich kategoriach czasowych traktowany jako tylko i wyłącznie korekta. Jeśli chodzi teraz o wykresy indeksów zachodnich, to na DAX-ie po tej silnej świecy, na co zwracam uwagę, że to jest jakby nie było. Świeca wyglądała źle, ale jest po trójce wzrostowej, jest dojście do szczytu poprzedniego swingu i pokazuje się wyraźny cień, czyli takie zwane markowane podaże. W tej chwili mamy świecę, która no, dała nam tutaj jak gdyby taką formację odwrócenia, ale nie chcę mówić formacja, no bo po czym? Po delikatnym ruchu spadkowym trudno tu mówić o formacji odwrócenia. Tak w takim pełnym słowa znaczeniu. Natomiast no, jest tutaj fakt, że po trójce spadkowej no, mamy ruch wzrostowy i jakby nie było, z racji chociażby tego, co przed chwilą powiedziałem i co tydzień temu mówiłem, że mamy dojście do szczytu poprzedniego swingu, jak najbardziej podstawowym scenariuszem jest ruch, który powinien nas wyprowadzić na nowe szczyty. Zagrożeniem jest to, że ten ruch, jak gdyby w tej chwili taki, no, no nie taki, ale ruch wywołany tym wzrostem w tym tygodniu jest równocześnie jak gdyby ruchem powrotnym do wybitego dolnego ograniczenia kanału, jaki tutaj moglibyśmy wyrysować, w jakim poruszała się cena. To jest jakieś zagrożenie, bo no, nie ma nikt gwarancji, że następny tydzień nie przyniesie nam znowu dużej, ale czarnej świecy, tak? Więc patrząc na całość, jak najbardziej możliwy jest tutaj wzrost na nowe szczyty i to jest dla mnie podstawowy scenariusz, ponieważ mamy tu wyraźną korektę ABC, dojście do szczytu swingu, tak należy się kierować. Natomiast czy tak będzie? Czas pokaże. Patrząc teraz na wykres dzienny indeksu DAX, no to też widzimy, że na ten moment jeszcze nie mamy tutaj wybitego szczytu ostatniego potwierdzonego szczytu. Natomiast oceniając kwestię trendu po zakresach overbalance, no widzimy, że ten wzrost jest wyraźnie większy niż zakres overbalance tu w tym spadku, więc jak najbardziej możemy tutaj mówić od tej strony o tym, że mieliśmy korektę i możemy mieć ruch do góry, ale na co chcę zwrócić uwagę, tu jest jeszcze jedna sprawa, między innymi ten wzrost tutaj oceniłbym, że to jest jakaś fala trzecia, w związku z tym zakładam, że być może nie jest to jeszcze pełen wzrost, tylko właśnie fala pierwsza, druga, trzecia, czwarta w tej chwili, jeszcze wyjście fali piątej i będziemy mieli wybicie. I tu będziemy mieli
takie dwa aspekty, na które bym zwrócił uwagę. Z racji tego, że tutaj ruch do góry byłby dojściem, nawet który by pokonał tutaj ten szczyt, byłby dojściem do strefy na koronę oraz do linii trendu, czy też inaczej do dolnego ograniczenia tego kanału. No, kto zagwarantuje, że nie mamy tutaj układu, gdzie po tym historycznym nowym szczycie mamy pierwszą falę spadkową, teraz będziemy mieli układ drugiej fali jako korekty nieregularnej. 3, 3, 5, bo tu no, nie za bardzo jest do wykreślenia impuls. Więc ten scenariusz brałbym również pod uwagę, co nie zmienia faktu, że początek tygodnia oczywiście no, może wejść w jakąś jeszcze dłuższą korektę, tego nie wiemy nigdy, czy to będzie trwało ta korekta, ewentualnie dzień, dwa, trzy, ale powinniśmy mieć jeszcze wyjście na nowy szczyt, gdzieś próbę właśnie ataku tutaj strefy na koronę i wtedy zacznie się zagwozdka. Czy tu mamy do czynienia z korektą nieregularną, czy mamy tutaj do czynienia mimo wszystko jednak z układem ABC i z rozpoczętym ruchem, bo jeżeli tak, no to wtedy po korekcie powinniśmy atakować, wchodzić do strefy, wybijać nowy szczyt i maszerować znacznie, znacznie wyżej. Ale na ten moment to ryzyko, że szczyt DAX-a miał już miejsce. Pamiętajmy, że S&P nie jest na historycznych szczytach. No tam jeszcze dość sporo brakuje do tych szczytów. Więc nie jest powiedziane, że tu właśnie nie jest ta korekta nieregularna. Więc w tym najkrótszym wydaniu wydaje się, że jeszcze jakiś szczyt powinien być. Natomiast patrząc nieco troszeczkę tak jak gdyby dłużej, przez perspektywę kilkunastu sesji, no powinniśmy niebawem wejść co najmniej w korektę tego wzrostu, a trzymać się na baczności, czy nie dojdzie do wybicia tego dołka i ruchu, który pokaże nam jednoznacznie wówczas, że tutaj mieliśmy do czynienia z korektą nieregularną. No i na koniec S&P. No i na S&P znowu, jeżeli spojrzymy, no to też widzimy pewnego rodzaju zagrożenie, tak? Bo mamy tutaj, tak, po pierwsze, patrząc, mamy białą wyraźną świecę i jak najbardziej tutaj po korektach biała świeca, jak najbardziej dalszy ruch do góry jest tutaj możliwy. Ale jak widzimy, mamy po pierwsze dojście do górnej granicy kanału, w którym się poruszamy. Mamy tutaj dojście do wyraźnej i silnej strefy, tak zwanej strefy na koronę, i mamy tutaj dojście w postaci pełnego impulsu. To znaczy, ja zawsze mówię pełny impuls, ale nie mam tu na myśli, że jest ostatecznie wyrysowany, bo nigdy nie idę na to. Dla mnie, od praktycznej strony patrząc, mam falę pierwszą, mam falę drugą, mam falę trzecią, mam falę czwartą pędzącą, mam falę piątą. Czy ona będzie jeszcze kontynuowana? Może być, ale jest to dla mnie zagrożenie, które mówi mi, że od strony takiego jakiegoś, nie wiem, dłuższego, jakby się chciało powiedzieć, grania na wzrost, dłuższego nawet i w perspektywie kilkunastu sesji, no jest to dla mnie już podejmowanie takich decyzji wielkim ryzykiem i odpuszczam w tym momencie, tak? Bo mam przesłanki do tego, aby twierdzić, że aby zakładać chociażby, że jest tutaj pełna fala piąta. Teraz pytanie, czy zrobimy tu jakąś korektę do tej strefy 4300 i wyrysujemy kolejny swing wzrostowy, tak? Nie wiem. Tego no, nie umiem powiedzieć. Widzę, że tu jest w tym krótkim terminie, znaczy krótkim, no bo to jest wykres tygodniowy, ale powiedzmy w tym średnim terminie jest poważne zagrożenie, że pełen impuls, jest drugie poważne zagrożenie, że jest górne ograniczenie kanału, jest pełne i duże zagrożenie, że jesteśmy doszliśmy do podejściu do strefy na koronę w układzie 50 na 78, czyli tutaj dojście ABC, ABC i tu pełna piątka. 3, 3, 5. Jako korekta. Mimo że ten ruch spadkowy tutaj mógłby być nazwany korektą, chociaż mógłby to być też jakiś taki fala pierwsza w postaci trójkąta rozszerzającego się. Trudno mi to tam jednoznacznie jakoś tam określić, ale widzę te zagrożenia. No i teraz patrząc na wykres dzienny S&P, no to tutaj na oko wydaje się, że po odejściu od tej korekty, no moglibyśmy powiedzieć, że mieliśmy jakąś falę pierwszą, jakąś falę drugą, jakąś falę trzecią, jakąś falę czwartą. I teraz jesteśmy w piątej, no i tutaj w tej piątej, czy to by miał być klin końcowy, czy jakiś impuls, no to tak duże prawdopodobieństwo jest w tym najbliższym czasie, może jeszcze jakiś delikatny wzrost, jakaś korekta, ale docelowo po jakiejś korekcie jeszcze jeden wzrost do góry. Więc tutaj ten potencjał jest, a
tak jak mówię, biorąc okres wakacyjny, to wszystko pod uwagę, ten okres letni, no to należy się brać pod uwagę możliwość jakiegoś właśnie tworzenia klina, czyli teraz po tym wzroście, bo tu znowu patrząc od tej strony, to tutaj też jakbyśmy mieli taką pełną piątkę już, no nie ma oznak w żaden sposób do rozpoczynania spadków. Należy przyjmować, że dalsze wzrosty jak najbardziej tak, natomiast potencjał tych wzrostów wydaje się już być niezbyt wielki. To by było tyle, jeśli chodzi o indeksy giełdowe.